Jeśli można, panie profesorze, co Polska powinna teraz zrobić, żebyśmy przed trybunałami międzynarodowymi zostali wreszcie jako Katyń, prawda, uznani za ludobójstwo? Jakie przed nami są zadania teraz? To tutaj bym zacytował Wieszcza. Wygraj w polu, wygrasz w sądzie. To pan Tadeusz. I do tego właściwie nawiązał bardzo niedawno Jarosław Kaczyński, mówiąc o sprawie wraku samolotu ze Smoleńska. Mówiąc o tym, że na razie nie mamy mocy, żeby odebrać go Rosji. Musimy się wzmocnić, bo żadne trybunały niestety na świecie nie kierują się czymś innym niż siłą. Taka jest prawda. Zwłaszcza trybunały europejskie. A zatem łudzenie się, że jakaś anonimowa sprawiedliwość stanie po naszej stronie, bez naszego wysiłku, bez wzmocnienia Polski, bez zbudowania szerokiej koalicji państw, narodów, które doświadczają podobnej niesprawiedliwości jak Polska, choćby w jakimś zakresie podobnej, i podobnie adresują swoje żale czy roszczenia. Nie uda nam się załatwić tej sprawy. No temu służy, jak rozumiem, budowa tej Europy Środka, Międzymorza, Trójmorza, która dziś nabiera jakby nowego rozpędu, nowego oblicza, byśmy wzmacniając się mogli kiedyś skutecznie zadać to pytanie oprawcom, by rozliczyli się ze swoją przeszłością, by sprawiedliwości stało się zadość. Ale na skróty my tej drogi nie przejdziemy. Na razie pozostaje nam to, o czym mówił Benedykt XVI. Świadectwo cierpienia, to było prawdziwe cierpienie, musimy o nim przypominać, tyle możemy zrobić. Natomiast wyroku sądowego nie dostaniemy, bo sąd jest krzywoprzysiężny, sprzedajny, tak jak to inny, w innym raczej wierszu, ten sam Wieszcz przypominał. Paweł Zdun, po raz kolejny, bo tego nigdy dość, kłaniam się panu profesorowi za pańską wielką pracę edukacyjną. I powtórzę trochę zmodyfikowany apel, a teraz już go konkretnie zaadresuję. Chciałbym się tutaj, myślę, że państwo się też przyłączą, zwrócić z apelem, który kieruję do wszystkich urzędów państwowych, do pana prezydenta, do premiera, ministra kultury, do pani minister edukacji, do oczywiście do Polskiej Fundacji Narodowej, o takie wielkie dzieło filmowe, żeby podjąć, trochę zmodyfikowałem, żeby przygotować się do 1100. rocznicy chrztu i państwa polskiego, która będzie za 48 lat, przygotować na tę wielką rocznicę 110 filmów. A to jest mniej więcej 2 filmy rocznie. I przynajmniej, żeby wśród tych 110 filmów było 10 superprodukcji, bo może 100 byłoby dla świata za dużo, niech to będzie 10 wśród tych 110 filmów takich gigantów. Tu między innymi byłaby praca dla pana profesora, żeby wskazać 10 kamieli milowych, które trzeba pokazać światu, żeby świat zrozumiał i docenił Polskę, jej wkład w cywilizację, bo za dużo się właśnie mówi, Polska jest gdzieś na obrzeżu świata, a my przecież mamy wielki wkład w budowę tej cywilizacji łacińskiej, która dzisiaj rękoma barbarzyńców na Zachodzie jest mordowana. To jest apel na 1100 lat chrztu i państwa polskiego, 110 filmów. Dziękuję bardzo za ten
Bardzo słuszny apel. Proponowałbym tylko nie traktować go jako rozgrzeszenie dla opieszałości tu i teraz. Bo jeżeli Polska Fundacja Narodowa dysponuje mniej więcej 250 milionami złotych, to jest to kwota, za którą można już teraz, w perspektywie roku, dwóch, wyprodukować 3 superprodukcje. Nie 50, ale 3. Dlaczego czekać 50 lat na to? I zostawiać jakieś pieniądze tylko na podróż dookoła świata towarzyszowi Bronisława Komorowskiego. Myślę, że trzeba wskazywać nieudolność i zaniedbania ze strony tych, którym powierzyliśmy nasze pieniądze, bo te pieniądze są nasze przecież. To nie są pieniądze od prywatnych darczyńców, tylko z przedsiębiorstw państwowych. I one są źle wykorzystywane. Więc oczywiście trzeba, żeby stworzyć plan, tak jak pan mówi, długofalowy plan oddziaływania na wyobraźnię zbiorową Polaków i świata. Ale jednocześnie nie można ciągle odkładać ad acta naszego działania, tylko trzeba zacząć robić tu i teraz ważne rzeczy. Zawsze daję ten przykład skuteczności czeskiej polityki filmowej, świetnych filmów z udziałem najlepszych aktorów hollywoodzkich pokazujących bohaterstwo Czechów w czasie II wojny światowej. Były takie przykłady, no tylko było ich dużo mniej niż polskich, ale świat wie oczywiście o dzielnych partyzantach, którzy zabili Heydricha, wie o lotnikach czeskich broniących angielskiego nieba, wie o czeskich żołnierzach broniących Tobruku. Było ich 10 razy mniej niż polskich, ale są o nich filmy, całkiem dobre, bardzo dobre filmy, polskich nie ma. Czy dam przykład gruziński, no, o tyle mniejszy kraj od Polski, a o agresji rosyjskiej na Gruzję powstał przecież film z udziałem zachodnich gwiazd, Hollywood. Udało się. No dlaczego u nas się nie może udać? Przepraszam, nie rozgrzeszajmy myślą za 50 lat, chociaż to trzeba, popieram w 100% pana apel, ale jednocześnie róbmy tu i teraz, bo no, czas ucieka, wieczność czeka, jak Andrzej Towiański przypomniał. Zacząć dziś z planem długofalowym. Tak, to jest, myślę, najrozsądniejsza formuła. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, to chciałbym coś dodać, bo pan podaje te ofiary NKWD 100 tysięcy, 200, bo to różnie się szacuje od 1937 roku. Oczywiście Katyń i tak dalej, ale zapominamy również o istotnych ofiarach na flance zachodniej. To niektórzy nazywają Katyniem Zachodnim. Wymordowanych w 1939 roku, jak Niemcy weszli, tam elity również były mordowane. Księża, nauczyciele, powstańcy śląscy, powstańcy wielkopolscy. Także też jakby spróbujmy dodać. Ja już nie będę wspominał oczywiście o profesorach lwowskich, krakowskich i innych tych elitach, które odeszły. Ale ja chciałem zapytać pana jeszcze jakby w uzupełnieniu tego, o co pana pytałem wczoraj w Roninie, co prawda już w kuluarowych rzeczach, bo przecież nasza nadzieja się opiera na budowanych nowych elitach. Czy pan widzi jakby na dzień dzisiejszy szansę, że te uczelnie, uniwersytety, które tak słabo, że tak powiem, kształcą, bo pamiętajmy, że my dzisiaj mamy ponad 20% ludzi wykształconych, 20-kilka% ludzi, no ale to trudno nazwać to wykształceniem, przynajmniej duża ich część, no to są ludzie, którzy jakby liznęli wiedzę. Jeśli ich się porównuje z wykształceniem poprzednich pokoleń, ja już nie mówię o przedwojennych, moja mama była nauczycielką przedwojennych, ja wiem, jak wygląda wiedza. Czy możemy dzisiaj mieć nadzieję, że te pokolenia po prostu uda się wychować, wykształcić, które będą tą niepodległą niosły? To, co jeszcze panu wspomniałem wczoraj, no przecież chyba dla Krakowa pan Hartmann, czy dla Warszawy pani Gronkiewicz-Walc, która chyba jest szefem Katedry Prawa, a przecież to jest matka chrzestna mafii reprywatyzacyjnej. Czy to są autentycznie osoby, które są w stanie to zadanie stworzyć? W jaki sposób wyeliminować tych ludzi, którzy niszczą i szkodzą po prostu Polskę? A pan sam powiedział wczoraj, że bilans 20 kilka, chyba do 70 paru, jak pan powiedział, na pana uczelni było w momencie, kiedy przyszło głosować tą uchwałę opluwającą prezydenta, abstrahując od jego różnych wad, które my dostrzegamy, ale wtedy taki był bilans po prostu tego ataku. Czy my mamy szansę po prostu zbudować prawdziwe elity, gdzie pan tą nadzieję widzi? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Tak jak wczoraj, dzisiaj też może rozwinę tylko tę myśl, chciałem zwrócić uwagę, że dzisiaj elita nie kształtuje się na wyższych uczelniach. I to nie tylko w Polsce, ale tak jest też na świecie, na Zachodzie. To nie jest zjawisko polskie tylko. A zatem jeśli chcemy wychowywać elity, to musimy przede wszystkim zacząć od domu. Dom jest najważniejszą tutaj instytucją edukacyjną, dlatego że uniwersytety zostały uprowadzone w ostatnich 80 latach przez drogę, przez instytucję zapowiedzianą przez Antonio Gramsciego właśnie, no już prawie 100 lat temu, skutecznie wykonaną przez lewicę, radykalną lewicę. I zmienia, no to jest reprezentant tej samej idei, prawda? I ta choroba rzeczywiście zdewastowała całkowicie humanistykę. Całkowicie zdewastowała humanistykę na uczelniach światowych. Dzisiaj na pewno lepiej jest studiować humanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a może jeszcze lepiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, przypuszczam, niż na Uniwersytecie Harvarda. Nie mam wątpliwości. Jest mniej chora ta humanistyka. Jest bardzo chora, ale mniej chora. Więc mówię, że to jest zjawisko cywilizacyjno-polityczne z połączenia pewnych trendów cywilizacyjnych z konkretnym działaniem, wysiłkiem politycznym podjętym przez elity marksistowskie już dawno temu. I że można próbować oczywiście poza wysiłkiem, jaki wkładamy w domu, w to, żeby wychować dobrze nasze dzieci, można próbować oczywiście budować niezależne instytucje. I są takie inicjatywy. Mówiłem o tym panu wczoraj w kuluarach, powtórzę to publicznie. Profesor Waśko razem z profesorem Rymkiewiczem, paroma innymi reprezentantami tej niezatrutej polskiej humanistyki próbują stworzyć teraz instytut właśnie, który by taką no właśnie niezatrutą humanistykę mógł odbudować w Polsce. Trzeba to robić poza uniwersytetami. Bo czy państwo myślicie, że KUL jest lepszy? Myślę, że jest gorszy od Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie mówię tego przez patriotyzm lokalny, bo doskonale jestem świadom słabości mojej własnej uczelni. A więc no, trzeba to być może robić w nowych miejscach. No tak jak powstawały kiedyś nowe uniwersytety przez to, że uciekali ze starego uniwersytetu studenci i profesorowie, bo już nie mogli znieść tego kłamstwa, tej korupcji i zaczynali gdzie indziej. Tak powstało Cambridge z Oksfordu, tak powstał Uniwersytet Lipski przez wyjście skądinąd, prawda? No może dzisiaj też trzeba wyjść z tych starych uniwersytetów, trudno zbudować coś nowego, a może kiedyś odzyskamy te stare instytucje, bo oczywiście tradycja też jest wartością wartą pielęgnowania, ale tradycja, która zasłania kłamstwo i manipulacje, raczej skłania do tego, żeby budować nowe instytucje. I myślę, to jest odpowiedź na pana pytanie. Zapraszam. Zapraszam. Panie profesorze, ja mam do pana prośbę. Czy pan byłby uprzejmy orędować za reżysera Liną Czerniakowską, która zrobiła 100 filmów? W tym filmie niektóre przetłumaczone na język angielski. Można by było wyedukować naród. To są tak rewelacyjne filmy. Już ludzie, z którymi ona przeprowadzała wywiady, nie żyją. Ona powoływała w swoich filmach świadków. Jej filmy nie mogą się przebić. U nas w Warszawie tylko w TVP3, z tym, że jej filmy były wyświetlane o 20.10, a teraz zmieniono na sobotę na godzinę 19.10. W polskiej telewizji jej filmy w ogóle nie idą. Ja wielokrotnie telefonowałam do TVP Historia. Bardzo się trudno przebijają. Mam do pana ogromną prośbę, bo to naprawdę jest tak ogromny dorobek, i no, bardzo mi zależy na mojej ojczyźnie i jak widzę w repertuarze jej film, to telefonuję do znajomych, żeby jak najwięcej osób obejrzało. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Też podziwiam oczywiście twórczość pani Aliny Czerniakowskiej i zresztą no, jest kilkoro takich zasłużonych reżyserów, dokumentalistów. Ich filmy czasem się pokazują w telewizji publicznej. Najczęściej prezes Kurski decyduje, żeby były puszczane o 24.
No bo wtedy nie przeszkadzają tej oglądalności, tego, no, że tak powiem, disco polo, które ma przyciągnąć publiczność, oglądalność. Ale to jest strategiczna decyzja prezesa Kurskiego. Na to nie mamy chyba wpływu. Myślę, że jest w tym, tak jak wczoraj o tym mówiłem, pewnego rodzaju myśl. No, przyciągnąć więcej ludzi do telewizji publicznej, może z tej większej grupy, którzy idą tam właśnie za tym disco polo, ktoś potem zostanie już na tym kanale i zobaczy Alinę Czerniakowską czy inny bardziej ambitny produkt, no, że tak powiem, formacyjny, tożsamościowy. Bo ja jednak spotykam coraz więcej tych filmów dokumentalnych i wiem o wdrożonych produkcjach kolejnych znakomitych filmów. Na przykład film o morderstwie Marka Rosiaka. No jakże potrzebny, prawda? Tragedia, prawdziwy dramat, to zupełnie zginęło. A przecież tam były dwie ofiary. Drugi człowiek z poderżniętym gardłem, no do dzisiaj jest kaleką, no nie może żyć normalnie. Ich rodziny, ktoś o tym wie, no wszyscy słyszymy tylko o ofiarach zbrodni PiSu, ofiarach, których nie ma. A tam są realne ofiary, nieprzedstawione. No więc powstaje film. I takich przykładów innych filmów dokumentalnych, które w tej chwili jednak telewizja publiczna wdraża, wiem, że jest więcej. No ale my jesteśmy niecierpliwi i słusznie. Chcielibyśmy, tak jak przed chwilą panu odpowiadałem, żeby już zaraz były jakieś efekty. No mam wrażenie, że siejemy i że na razie siejemy i że będziemy zbierać. Jaka może być rzeczywista przyczyna hamowania ustawy o ochronie dzieci poczętych? Myślę, że polityczna, po prostu, najkrócej mówiąc, czysto polityczna kalkulacja, że po pierwsze grozi to komplikacją stosunków z Europą, a zależy niewątpliwie prezesowi Kaczyńskiemu na tym, żeby trochę no, złagodzić te napięcia. No a drugie, rozhuśtanie emocji na ulicach, strach, obawa po prostu przed kolejnymi wielkimi marszami, które rządzą się swoją logiką histerii, chucpy, ale w połączeniu z siłą medialnego kłamstwa mają zdolność obalania rządów. Myślę, że to są te dwa elementy, które wpływają na obawy, na strach po prostu ze strony obozu rządzącego przed rozstrzygnięciem tej tematyki. Ale zawsze wtedy odpowiadam tak tym, którzy uważają, że to jest kamień probierczy, sprawdzian. Trzeba wygrać wybory w demokracji pod takim hasłem. Marek Jurek, którego niezwykle szanuję, nigdy wyborów nie wygrał. Zgromadził zawsze 1, 2, 3, 4%. Trzeba wygrać wybory, żeby móc potem powiedzieć, to zdrajcy nie realizują mojego programu. Nie, poparcie dla takiego programu zgłosiło kilka procent wyborców w wyborach politycznych. Trzeba zatem pracować edukacją, także manifestacjami ulicznymi, żeby były dużo silniejsze, dużo większe od czarnych marszów. Pokazać, że my jesteśmy silniejsi w tej sprawie. Wtedy PiS przestanie się bać tego tematu. Ale na razie słyszę krytyki z łam rozmaitych gazet, że PiS jest tchórzliwy. Ale zróbcie coś. A raczej zróbmy coś, pokażmy, że jesteśmy silniejsi od tej cywilizacji śmierci, która manifestuje tak skutecznie, że potrafi zastraszyć nawet nie tak strachliwego Jarosława Kaczyńskiego. Szanowny panie profesorze, szanowni państwo, a propos filmów. A więc ja ich mam bardzo dużo, około 1000. Pan profesor też, pan profesor Drzewski, wielu profesorów, jeszcze pan profesor Nowak i w ogóle etc. Około 1000. I jeżeli to idą filmy polityczne, to przychodzą do mnie do biura ludzie i mówią, prosimy tych filmów nie puszczać. Wszystko nam się podoba, kultura nam się podoba, przyroda nam się podoba. Ale tych politycznych proszę nie puszczać. Takie są głosy. Ludzie przychodzą, mówią, co ja mam puszczać. Proszę państwa, także
Nas nie ma więcej w Polsce, którzy myślą tak jak my, jak 30-40%. I dlatego nie możemy narzucić pozostałej społeczności, żeby filmy pani Czerniakowskiej chodziły. Ja znam pani filmy Czerniakowskiej. Wiele takich filmów jest. One tylko mogą chodzić w nocy, kiedy ci państwo nie oglądają, bo oni bardzo nerwowo reagują. Ja nie wiem, czy ktoś z państwa widział film o Smoleńsku zrobiony przez grupę TVN24 chyba. Oglądał ktoś z państwa, zobaczył w telewizji? No właśnie, państwo by się przekonali, jak wszystkiemu są tam winni piloci. Nieudacznicy spowodowali katastrofę smoleńską. Taki ten film jest, Stefanie. Oglądała pani? Oglądała pani? No to właśnie, no to przecież on się odbija od jednej górki, od drugiej, od trzeciej. To piloci wszystko są winni tam w tym filmie. No to potwierdzam to. Proszę panią. Proszę państwa, ja rejestrowałem wszystkie konferencje, które dotyczyły Smoleńska. Dlatego, że powiem państwu jednoznacznie, kiedy ten samolot spadł, ja od razu miałem informację wewnętrzną, że to nie jest możliwa inna działalność jak wewnętrzna wybuchowa. I ja jestem inżynierem z wykształcenia, więc ja fizykę znam. Proszę państwa, nie ma możliwości żadnej, żeby energię człowiek dostał, element, podzespół, urządzenie, jeżeli w danym kierunku kinetycznie się porusza. A tam elementy niektóre cofały się do tyłu. Także państwa, takiej energii jeszcze fizyka nie zna. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego ta grupa społeczna jest tak uparta, to co na tym filmie jest pokazane, co chodzi 24. Proszę państwa, cały czas mówią do nas rzeczy nieprawdziwe i nikt się też nie stawi za tym, że to jest kłamstwo. Nie słyszałem żadnego jeszcze oportunistycznego głosu. Dziękuję. Dlatego a propos filmów jest problem. To znów pozwolę sobie krótko skomentować. Myślę, że jak najsłuszniej pokazał pan problem, że tu jest problem, z którym musimy się liczyć i zmierzyć. Otóż ten problem polega jeszcze dodatkowo na tym, że poza przedstawicielami wąskiej przecież elity postkatyńskiej, tej, która wywodzi się no, z wyeliminowania starej elity, prawdziwej polskiej elity, są dziesiątki, setki tysięcy, a w końcu miliony ludzi zmanipulowanych przez przekaz propagandowy, który w tym jednym konkretnie drażliwym punkcie Smoleńska wiązał się z czymś, co mogę nazwać inwestycją tożsamości. To znaczy, jeżeli uwierzyłem w to, że to piloci, że to zły Kaczyński i powtarzałem to przez 8 lat, wycofanie się z tego jest jakby no, złamaniem wewnętrznym, psychicznym. To jest szalenie trudne. Czy to znaczy, że my mamy zrezygnować z tego przekazu prawdy, po prostu prawdy, dochodzenia do prawdy? Oczywiście, że nie. Czy my mamy się pogodzić z tym, co także słyszę często w takich stwierdzeniach, no, pięknie to wyraził Jarosław Marek Rymkiewicz w swoim wierszu, że co pękło, to się nie sklei, prawda? Ale uważam, że to jest poetycko piękna i trafna metafora, ale politycznie niezupełnie trafiona. Bo nie chodzi o to, byśmy założyli, że wszystkich przekonamy z drugiej strony. Ale jakaś część przejdzie ten proces powrotu do prawdy. Nie wiem, czy to będzie 1% z tych, którzy ulegli kłamstwu, czy 10%, ale warto walczyć nawet o 1%. Przekonać ten 1% z tych, no nie wiem, w tej chwili to jest pewnie 30-40% społeczeństwa. Tak jak nas jest tyle, którzy wiemy, że nie wszystko jest wyjaśnione w sprawie Smoleńska, tak podobna liczba ludzi uważa, że wszystko zostało wyjaśnione już przez Gazetę Wyborczą i Tatianę Anodinę. No więc myślę, że z tamtej części, poza twardym jądrem, że tak powiem, ludzi złej woli, którzy chcą zniszczyć Polskę, do całej reszty możemy adresować nasz przekaz, licząc, że przekonamy jakąś niewielką grupę. Ale warto tej grupy szukać, zwiększać liczbę tych, którzy do prawdy wracają. Tak bym powiedział.
po to ten wysiłek, który Pan robi, który Pani Czerniakowska robi, jest potrzebny i po to warto jednak przesuwać te godziny emisji z godziny 24 na 20 czy 21, bo wtedy jest szansa, że przypadkiem ktoś zobaczy no, alternatywę dla przekazu TVN-u. Chociaż w tej chwili to już się tak ułożyło zupełnie praktycznie rzecz ujmując, że ludzie, którzy oglądają TVN, nie włączą nigdy telewizji publicznej. I odwrotnie, tak. Podzielił się ten przekaz tak, że właściwie nasza możliwość dotarcia do drugiej strony jest bardzo ograniczona. Ma to też swoje dobre strony, tak pół żartem bym powiedział, bo występujemy tylko wewnątrz pewnej zamkniętej grupy, więc no, nie mam bardzo krytycznych, złych głosów po swoich wystąpieniach. Oczywiście jest czasem troszkę hejtu, ale nie za dużo. No bo większość, że tak powiem, widzów TVN-u raczej nie zagląda do pańskich filmów na YouTubie, tak sądzę. I tak to działa i to powoduje właśnie ograniczenia skuteczności naszych działań w walce o, powiedziałbym, dusze polskie. Bo trudno nam dotrzeć do tej drugiej strony, ale nie możemy przestać. Moim zdaniem powinniśmy jednak przełamywać, rozbijać głowami ten mur. No tak. No rozumiem, no ale to jest kwestia rezygnacji wtedy z przekazu prawdy. Mogę mówić o ptaszkach, o przebudzeniu natury wiosną, ale chyba nie o to chodzi. Panie profesorze, ucichła sprawa Muzeum Historii Polski. Jeszcze parę miesięcy temu mówiło się, że na stulecie, no potem, że się nie uda, że na Cytadeli, ale przecież nowocześnie... Nowoczesne muzea, już mamy przykłady i powstanie, i to inne muzeum, właśnie z kinoteką, nowoczesne środki przekazu, jest ogromną szansą. Czy wiadomo, jaką mamy perspektywę odnośnie tego muzeum? Bardzo dziękuję za pytanie. Potrafię konkretnie na nie odpowiedzieć, bo jestem członkiem Rady Muzeum od niedawna znowu. Otóż w 2019 roku, niestety dopiero, będzie gotowa w całości bryła muzeum na Cytadeli Warszawskiej. A myślę, że praktycznie w 2020 ono zostanie uruchomione. No, już pewne etapy jednak zostały pokonane, to znaczy po pierwsze wybór lokalizacji, po drugie no, budowa jest już trwa budowa po prostu i bryła na pewno będzie skończona. W tej chwili przesunięto o kilka miesięcy ostateczne zatwierdzenie wewnętrznego, szczegółowego scenariusza wystawy, bo mieliśmy to jakby dyskutować jeszcze w maju, ale no teraz słyszę od dyrekcji Muzeum Historii, że to będzie we wrześniu. Ta dyskusja nad ostatecznym kształtem scenariusza wystawy, od którego zależą szczegóły wystroju wnętrza, prawda? Ale myślę, że to będzie naprawdę w dobrym tego słowa znaczeniu nowoczesne i dobrze oddziaływujące muzeum właśnie z kinoteką, z biblioteką, z księgarnią, też ze stronami w języku angielskim inicjującymi dyskusje na tematy historyczne, no bo czasem od filmów ważniejsze są nawet strony internetowe, tak bym powiedział. Więc to wszystko jest zaplanowane i część tych wirtualnych elementów typu strona internetowa będzie uruchomiona jeszcze w tym roku. Natomiast muzeum realnie, mury będą w całości widoczne w przyszłym roku, a do środka chyba będzie można zaprosić dopiero w 2020. Proszę bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja dziękuję bardzo jeszcze raz Państwu za cierpliwość. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować, a ponieważ wiemy, że Pan Profesor jest melomanem, to postanowiliśmy taką niespodziankę. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję.